Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing dwóch produktów nordyckich, a konkretnie Mega Starter Pack i Givebox. Otworzymy sobie, wyciągniemy wszystkie karty, jakie są w środku, zrobimy pojedynki pomiędzy tymi limitkami. Tutaj mamy trzy saszetki w starter paku. Pierwszą limitką jest Christian Eriksen. Następnie duży Messi. Malutki De Bruyne i duży Messi. Album jak album. Nic tutaj nie ma innego. Wszystkie karty są te same, czyli mamy Barcelonę, Inter, Manchester City. Zobaczymy, jakie kolejne tutaj kluby będą. Otworzymy sobie teraz Giveboxa. W okienku Jadon Sancho, czyli Borussia. Do tego mamy dużego Mane, więc Liverpool. I jeszcze jedna tej limitka powinna być. Zaraz zobaczymy, kto między saszetkami jest. Salah, czyli też Liverpool, tutaj pod Manego ułożymy, no i 10 saszetek je też dołożymy tutaj, złączymy wszystko razem, 13 saszetek, tutaj jeszcze jedna, tutaj i tu. Ok, to odkładamy na boczek, żeby zrobić miejsce, no i zobaczymy, kto wygra ten emocjonujący pojedynek. Troszeczkę do góry to przesuniemy. Czy mamy 5 klubów? Bayern, przepraszam, Bayern. Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia i Liverpool. No a zaczynamy z Lazio. Dalej Liverpool. Mamy Alissona, czyli tutaj punkcik. Jest Borussia, Hazard. Następnie Atletico. Goldzik. 390. Liverpool, Van Dijk. Druga karta. Inter, Godin. I Barcelona, Piqué. Czyli tylko Manchester City nie miał żadnej karty. A tak każdy jakąś kartę dostał. Tylko tak patrzę, moi drodzy, coś dużo kart w tej saszetce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart. No ładnie, dwie karty więcej. Co mamy tutaj? Liverpool, czyli trzeci punkt już tutaj dla Liverpoolu. Dalej, Klub Ameryka, Schalke, jest Borussia. Power Trio. Druga karta. Boca i jeszcze raz Liverpool. Dużo kart Liverpoolu wpada, moi drodzy, w tej kolekcji. No i tutaj zdecydowanie w tym momencie prowadzi właśnie Liverpool. Następnie Paris Saint-Germain. Jest Barcelona. Frenkie de Jong. Drugi punkcik. Wow, jest rarka. Popatrzcie. Tak długo Pogba mi nie chciał wpaść. Mamy go w końcu. Manchester United. Pogba. Tutaj go na boczek odkładamy. Do tego Strakosa Lazio. Inter. De Vrij. Druga karta. I Barcelona Ter Stegen. Trzecia karta. Nadal Manchester City bez punktu. No a pozostałe kluby ciągle punktują. Mamy Eriksena dla Interu, Schalke,
tutaj Boca, Tevez, jest Liverpool, Firmino, piąta karta, Atletico i Schalke. Ciekawe, czy będzie więcej rarek, czy tylko ta jedna. Mamy Juventus, klub Ameryka, jest Goldzik, Brazylia, tutaj Schalke, klub Ameryka i Liverpool, ponownie Mané, szósta karta już. No i zdecydowanie tutaj Liverpool ucieka, a tylko Manchester City bez punkciku nadal. Atletico, Liverpool, Salah. Tutaj Juventus, Bonucci, logo Borussii, trzecia karta, Boca i Juventus. Paris Saint-Germain, Ajax. I ja cię kręcę, jest druga rarka, Cristiano Ronaldo, coś się dzieje. Znowu Juventus, Cuadrado, Bayern i Corinthians. No super te unboxingi ostatnio wychodzą, moi drodzy. Jak otwierałem giveboxa nordyckiego, to też dwie rarki wpadły. Piąteczki, Invincible. Corinthians, jest Borussia, Marco Reus, czwarta karta. Tutaj Real, Juventus, Atletico i Manchester City, w końcu pierwsza karta, Bernardo Silva wpadł. Pięć saszetek nam zostało. Mamy Benzemę z Realu, Lazio, Goldzik, 373. Tutaj Ramos z Realu, klub Ameryka i Bayern. Jest Borussia, Witzel. Piąta karta. Tutaj Paris Saint-Germain, Marsylia, Barcelona, Jordi Alba, czwarta karta, Lazio i Ajax. Trzy saszetki nam zostały. Jest Manchester United, jest Juventus. Ja nie mogę! Trzecia rarka, Cristiano Ronaldo. No coś nieprawdopodobnego. Klub Ameryka, Ajax i Real. No te nordyckie produkty to jednak mają to w sobie, że tyle rarek wpada. Pięknie. Real, Bayern. Ponownie Bayern. Paris Saint-Germain, Real i Borussia. Piszczek. Jak tutaj sytuacja wygląda? Ile mamy? Liverpool ma 7 kart. Borussia ma 6. I tutaj Barcelona 4. Czyli pomiędzy Borussią a Liverpoolem się teraz to rozegra, widzę. Chociaż jest karta dla Barcelony. Semedo. I patrzcie, jest siódma karta dla Borussii. Zagadu. Tu jest remis w tym momencie. Goldzik. Lazio. Inter jeszcze dostał kartę. Sensi. I co tu jest? Barcelona, Lenglet, czyli też bliziutko było. 6 kart ostatecznie tutaj wpadło dla Barcelony. Czyli pierwsze miejsce dla Liverpoolu i Borussii. Tylko tak teraz zobaczymy, ile kart specjalnych. Tutaj są 3. Raz, dwa, trzy. Dla Borussii też są 3. Raz, dwa, trzy. Więc tak naprawdę jakoś trzeba będzie rozstrzygnąć to. Ja tutaj mam luźne saszetki obok, więc będziemy otwierać do momentu, kiedy wpadnie karta dla Borussii albo dla Liverpoolu. Pozostałe kluby już się nie liczą. Trzecie miejsce zajmuje Barcelona, na a pierwsze teraz walczymy. Jest Liverpool, więc w tym momencie to Liverpool. Jeżeli tutaj nie będzie nikogo z Borussii, więc Liverpool wygrywa. Jest Alisson. Tutaj Paris Saint-Germain, Atletico, Lazio i Paris Saint-Germain. Więc jednak wygrywa Liverpool, moi drodzy. Pierwsze miejsce, drugie miejsce dla Borussii, trzecie dla Barcelony. Moi drodzy, to co dzisiaj tutaj się zdarzyło, to jest ewenement. Na 13 saszetek
Padły trzy rarki, dwa razy Cristiano Ronaldo i Paul Pogba, więc naprawdę mega, mega trafy. Zresztą sami ocencie, napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka i kart, które mi wpadły. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.